Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o naszej tożsamości. Darek to czytał tekst z Dziejów Apostolskich, który mówił o tym, że jesteśmy z rodu Bożego. Czy tak jest? Teoria ewolucji się przewija mimo wszystko i teoria wielkiego wybuchu. Czy jesteśmy z rodu Bożego? Mój szwagier mówi, że powstał z małpy. Ja z Panem powiem, mówię Boże, a ja jestem stworzony przez Boga. Nie wiem, kto na tym lepiej wyjdzie. Pół żartem, pół serio, ale współczuję mu, że z małpy powstał. No, ale to jego wybór. Kochani, chciałbym przeczytać na początek tekst, który nas wprowadza do tego, że naprawdę jesteśmy z rodu Bożego. I na początku możemy otwierać Biblię, możemy tylko się wsłuchiwać. Pierwsza księga Mojżeszowa, księga Genezis, rozdział 1 i wersety 26 i 27. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył. Czy wierzymy w to, czy nie wierzymy? Bóg nas stworzył. To jest nasza tożsamość. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Zerknąłem do słownika języka polskiego, co to znaczy tożsamość, sam ten wyraz, co to znaczy. I słuchajcie, tożsamość to jest identyczny, taki sam, podobny, posiadające takie same cechy. No to jak my jesteśmy podobni do Boga, jesteśmy stworzeni na Jego obraz, to co, to jak sobie wyobrażamy Boga, możecie sobie wyobrazić Boga, bo ja sobie nie mogę jakoś wyobrazić Boga, jak się modlę do Niego i składam ręce i chciałbym Go zobaczyć. To widzę obraz, wiecie, bo ja się wywodzę z Kościoła katolickiego i mnie utkwił obraz, może nie obraz, tylko witraż na bramie głównej kościoła tej katedry, bo mieszkałem na Ostrogórskiej, tu się wychowywałem i chodziłem do tego kościoła z rodzicami, tam jest na nawie głównej trójkąt z takimi promieniami. I albo ten trójkąt widzę, jak się modlę, albo widzę Boga, jak widział Eliasz, jak wstępował do nieba, czy Izajasz. Otwarte niebo i tam wielka światłość, na tronie siedzi ktoś, kogo dobrze nie widać, ale widać tą potęgę wielką. Ale jesteśmy stworzeni na Jego obraz. Fizyczny obraz, nie możemy porównać fizycznego obrazu Boga do nas, czy nazwa Boga. Natomiast intelektualnie możemy jakoś uzmysłowić sobie, jacy jesteśmy, no jaki jest Bóg, skoro my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Jego. Intelektualnie to mamy wolną wolę, umiemy rozróżniać, co złe, co dobre, umiemy wybierać, umiemy myśleć. A więc jest dużo takich rzeczy, które ma Bóg i On nas tym obdarza. A na pewno jesteśmy podobni do Niego w jakiejś znikomej części, bo On to sam powiedział. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, na podobieństwo nasze. A więc jeżeli sam powiedział, że jesteśmy podobni, że czyni nas, stwarza nas podobnymi, to musimy być w jakiś sposób podobni do Boga. Tylko w jaki sposób, na ile? Na pewno znikoma cząstka, ale jesteśmy. Ja wierzę, że intelektualnie, nie fizycznie, bo fizycznie możemy się odnosić tylko do Jezusa Chrystusa, który
chodził tu po ziemi i był taki sam jak wszyscy. Za bardzo się nie odróżniał od innych. Prorok Izajasz mówi, że nie warto było na niego nawet patrzeć. Że nie wyróżniał się niczym. Natomiast intelektualnie możemy coś powiedzieć, że coś o Bogu. Ale Bóg, stwarzając nas na obraz swój, na to podobieństwo swoje, chciał nas uczynić tu na ziemi panami. No, chciał nas obdarować całą ziemią, nie tylko nie światem, ale całą ziemią. I przeczytajmy może pierwsza Mojżeszowa i 1 rozdział i 28 werset. I pobłogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. A więc Pan człowieka uczynił Panem tej ziemi. Na jak długo? Nie na długo, bo myśmy to panowanie oddali szatanowi. My jako ludzie. I ciągle nam było nie po drodze z Bogiem. Ciągle upadki, to potop, to wieża Babel, ciągle jakieś nie po drodze nam było z Bogiem. I Bóg w pewnym okresie czasu realizuje plan zbawienia, który był już opracowany przed założeniem świata. I przeczytajmy Ewangelię Jana, 3 rozdział. I 16 werset. Kto chce, niech czyta, ja ten werset powiem może z pamięci, bo to jest jeden z moich ulubionych wersetów. Może nie jedyny, bo tych obietnic, tych wersetów, które nas budują, jest bardzo dużo, ale ten werset to jest kluczowym wersetem naszego być albo nie być. 3,16. Ewangelia Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie wiem, jak wy odczytujecie ten tekst, ale mnie ten tekst zwala z nóg. Jak się czujecie w górach? Jak idziecie w górach, idziecie gdzieś ścieżką w dolinie i jest Rysy, czy Giemont, czy jakieś bardzo, bardzo, bardzo wysokie góry, to my jesteśmy takimi malutkimi. Ja jak czytam ten tekst, to taki jest. Taki pył, taki proch jest tym prochem ziemi. Taki pył, taki proch i Bóg poświęcił swoje życie za mnie. To jest coś niewiarygodnego. Coś niewiarygodnego, ale to, co stworzył, to dalej kontynuuje swoją dbałość o nas. Stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje i teraz nas ratuje. Teraz chce, żebyśmy byli z nim. My się ciągle opieraliśmy, ciągle walczyliśmy przeciwko Bogu, ciągle nie było nam po drodze, jak powiedziałem, ale Bóg chce nas mieć. Bóg chce nas mieć ze sobą. I dlatego ten plan zbawienia jako ewentualność był opracowany i on został zrealizowany. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, żeby nas ratować. Ale jak ratować? Jak Jezus Chrystus mógł nas uratować? I przeczytajmy pierwszy list Piotra. Otwórzmy pierwszy list Piotra.
pierwszy rozdział. Czytajmy 18-19 werset. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Jesteśmy wykupieni drogą krwią Chrystusa. Chrystus musiał oddać życie za nas, żebyśmy mogli być zbawieni. Bóg zadbał o wszystko. Stworzył nas na obraz swój i chce mieć nas ze sobą, tak jak powiedziałem. I co trzeba nam do tego, żebyśmy byli z Jezusem Chrystusem? Przeczytajmy może fragment z Ewangelii Marka. Otwórzmy Ewangelię Marka. 16 rozdział i 16 werset. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Musimy uwierzyć w śmierć, w zmartwychwstanie, w przelaną krew Jezusa Chrystusa, że to jest dla nas jedyny ratunek. Co więcej, Bóg nazywa nas narodem królewskim, świętym, ludem nabytym, kapłańskim. Pierwszy raz pod górą Synaj. I przeczytajmy, nazwał tak Izraelitów. Druga Księga Mojżeszowa, 19 rozdział i 6 werset. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Bóg powiedział do Mojżesza. Ale wy będziecie mi królestwem kapłańskim, narodem świętym. Nazwał nas królestwem kapłańskim. Nazwał nas królami. I cały czas utrzymuje, że jesteśmy w jego oczach bardzo ważni. Dlatego Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, dlatego oddał życie, żebyśmy żyli. Żebyśmy żyli jako jego dzieci, jako to królestwo kapłańskie, królestwem kapłańskim jako naród święty. I obiecuję, że będziemy z nim. Otwórzmy Ewangelię Jana i w Ewangelii Jana 14 rozdział. Ewangelii Jana i 14 rozdział. I przeczytajmy może trzy pierwsze wersety z 14 rozdziału Ewangelii Jana. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jezusowi Bogu zależy na tym, żebyśmy byli razem z nim. I teraz poszedł, żeby nam przygotować miejsce. Jako naród wybrany, jako królewski, kapłański, naród święty. W pierwszym liście Piotra też nazywa swój lud narodem wybranym, świętym, ale w inny sposób to nazywa. Słuchajcie, możemy sprawdzić, bo w drugiej Księdze Mojżeszowej mówi, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim, narodem świętym, a w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale i 9 wersecie mówi tak, ale wy jesteście rodem wybranym, już jesteście, bo przyjęliście mnie, a więc jesteście rodem wybranym, królestwem kapłańskim, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Ale już jesteście, bo wybraliście mnie jako Boga, jako Pana. To już macie gwarancję, że jesteśmy narodem świętym.
W liście do Rzymian w 8 rozdziale możemy przeczytać takie słowa. Bo ci, 8 rozdział 14, werset do 17. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi. Ród królewski, kapłański, dziedzicami Bożymi jesteśmy. I współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Bóg nas powołał do swojego synostwa. Nazwał nas swoimi dziećmi. Jakiego jeszcze wyróżnienia możemy się spodziewać? To jest coś największego. Że Bóg nas przytula do swojego serca. I zawsze jesteśmy Mu drodzy. W liście apostoła Pawła do Efezjan mamy podobne stwierdzenie o synostwie. Efezjan 1:5. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. W liście apostoła Pawła do Galacjan czytamy, że jesteśmy usynowieni przez wiarę. Synami i dziedzicami Boga jesteśmy. Możemy przeczytać również po raz trzeci. W Apokalipsie, czyli w objawieniu świętego Jana, w 5 rozdziale, otwórzcie Apokalipsę świętego Jana, czy objawienie świętego Jana, 5 rozdział. I będę czytał od 9 do 13 wersetu. 5 rozdział objawienia świętego Jana. Tam jesteśmy po raz trzeci nazwani narodem królewskim, kapłańskim. Już w niebie. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity, odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Znowu jesteśmy nazwani narodem królewskim, kapłańskim i że będziemy panować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokół tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące, tysiące, tysięcy. A więc całe mnóstwo tych, którzy zostali nazwani królewskim kapłaństwem. I mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity, wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło. Temu, który siedzi na tronie, i barankowi błogosławieństwo, cześć, i chwała i moc na wieki wieków. Jak możemy być wdzięczni Bogu za to, co dla nas robi? Stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje i przez całe dzieje ludzkości utrzymuje nas, usynowił nas, daje gwarancję, że idzie do nieba, oddał życie za nas, daje gwarancję, że idzie do nieba przygotować nam miejsce. A gdy przygotuje miejsce, przyjdzie po nas ponownie. Jeszcze chciałbym przeczytać jeden werset z 2 listu apostoła Pawła do Koryntian. 3 rozdziału i 18 wersetu. Jeżeli jesteśmy w Bogu, to dokonuje się przedziwna rzecz.
Czytam 18 werset z 3 rozdziału 2 listu Pawła do Koryntian. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Czy my się upodabniamy do Boga? Czy my się upodabniamy do Boga w jakiś sposób? Fizycznie na pewno nie. Ale zbliżamy się intelektualnie, duchowo. On tego chce, On nas stworzył na obraz i podobieństwo swoje. On oferował nam całą ziemię. Mieliśmy zagospodarować całą ziemię, mieliśmy się opiekować tym, co Bóg stworzył oprócz nas. Trochę to nam nie wyszło. To gospodarowanie tym, co nam Bóg dał, to szafarstwo. Ale Bóg nas nie skreślił. Bóg nas nazwał swoimi synami, narodem wybranym, narodem świętym, królewskim kapłaństwem. Czy rozgłaszamy cnoty, które są opisane w całej Biblii? Czy chwalimy Boga, wielbimy Go? Choćby za samo to, że nazywał nas swoimi dziećmi, błogosławi nas, prowadzi nas, to powinniśmy z wdzięczności opowiadać o Bogu, być Mu wdzięczni i być Mu wierni. Myślę, że tego Bóg od nas oczekuje. Wiary i wierności. Ale myślę, że cały ten plan zbawienia byłby nierealny, gdyby nie Jezus Chrystus. I gdyby nie Jego zgoda na to, że On odda życie za nas, za nasze grzechy, za to, że zlekceważyliśmy Boga, odeszliśmy od Niego. I teraz w Jezusie Chrystusie mamy zbawienie, jesteśmy synami, jesteśmy dziedzicami, jesteśmy narodem królewskim. I dziękuję Bogu za to, że jest taki wielki, taki dobry, taki pełen miłości. I nas, grzesznych ludzi, taki pyłek malutki, dba o nas i błogosławi nas i prowadzi i chce nas mieć w swoim Królestwie Niebieskim. Amen.